Jakie najdroższe motocykle można kupić w Polsce? Zacznijcie strzelać w komentarzach i zobaczymy, co z tego będzie miało przełożenie na realne rzeczy. Ale pamiętajcie, żeby dodawać od razu nazwę motocykla, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Teraz powiedzmy sobie najpierw o tym, że w 2010 czy 2015 roku, w tym okresie, topowe motocykle sportowe, które wtedy były jednymi z najdroższych motocykli, kosztowały w okolicach 60 tysięcy złotych w polskich salonach. A jak jest dzisiaj? No, dzisiaj jest ciekawie. Kiedy w 2008 i 2019 roku, tuż przed wybuchem tej całej pandemii, wszedłeś do salonu motocyklowego, to te najdroższe modele kosztowały w okolicach 120 tysięcy złotych i mówimy tutaj na przykład o takich luksusowych markach, jak to same o sobie mówią, czyli na przykład MV Agusta. Topowe GS-y wtedy kosztowały poniżej 100 tysięcy złotych. I to będzie ważnym punktem odniesienia. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj zaczniemy sobie najpierw na spokojnie, czyli znów od motocykli sportowych, bo przeważnie one wyznaczają ten standard topowy, jeżeli chodzi o cenę. I zacznijmy sobie od Hondy Fireblade CBR 1000 RRR. Tak. To jest jeden z najmocniejszych superbajków, które można kupić w salonie, ponieważ ma moc 217,6 konia mechanicznego, ale jest cenowo dosyć przyjemnie wyceniony. Przyjemnie, zaraz zobaczycie dlaczego. Ponieważ standardowa wersja kosztuje 100 900 zł, a wersja SP jest droższa o 19 000 zł. To teraz podbijamy lekko stawkę i wchodzimy do salonu BMW. Ale już nie interesuje nas zwykłe S1000RR, tylko powiedzmy sobie M1000RR, które jest po prostu lepiej wyposażone i zmodyfikowane. I na przykład prędkość maksymalna wynosi 314 km na godzinę, pomimo faktu, że jest on delikatnie słabszy niż Honda, ponieważ generuje 212 koni mechanicznych. I taki motocykl kosztuje na dzień dobry 158 tysięcy złotych. Ale to nie jest tak, że w BMW nie można czegoś dokupić, bo oczywiście z M-ki można zrobić M-Competition, tak? Tak, można. Wtedy na przykład motocykl jest lżejszy o 1,2 kg od wersji M. I wtedy ta wersja bez akumulatora waży 169,8 kg. I mamy specjalne dodatkowe elementy karbonowe, jak chociażby chłodzenie przedniej tarczy hamulcowej, co też jest bardzo ważne. Te rozłożyste z przodu skrzydła. To wszystko dodaje tutaj charakteru. Ale za taką M Competition trzeba dorzucić, ponieważ ta wersja kosztuje 182,5 tysiąca złotych. Ale tak, oczywiście można sobie jeszcze dokupić na przykład alarm do takiego motocykla, więc BMW zawsze się do Was szeroko uśmiechnie, bo można zawsze coś dodać. Ale idziemy do przodu. Dla tych, którzy lubią na przykład motocykle szybkie i drogie, to nie muszą to być motocykle sportowe. Bo nikt nie mówił, że motocykle turystyczne w dzisiejszych czasach są tanie. Okazuje się, że motocykle turystyczne już spokojnie doskoczyły do motocykli sportowych, jeżeli chodzi o cenę i zaawansowanie pod względem elektroniki zawieszenia czy układu hamulcowego. I tak na przykład jednym z najdroższych motocykli turystycznych, który jest jednocześnie bardzo szybki, jest Ducati Multistrada V4 RS, czyli najnowsze wcielenie tego motocykla. Uwaga, silnik V4 o pojemności 1103 cm sześciennych generuje 180 koni mechanicznych, czyli podobnie co Super Duke w wersji GT albo na przykład Super Adventure. Natomiast tutaj mamy jeszcze półaktywne zawieszenie Olin Smart EC2, z przodu olbrzymie tarcze hamulcowe, 330 mm, czterotłoczkowe zaciski radialne, wszystko od Brembo, waga na sucho 225 kg. I całość tego motocykla, który jest pieruńsko szybki, do tego ładny i wszystko ma niesamowicie zaawansowane, wynosi 174 900 zł. Ale uwaga, mówimy tutaj o standardowej cenie tego motocykla, chociażby bez kufrów. Więc jeżeli doposażymy sobie ten motocykl, to na luzie przekroczymy 200 000 zł za motocykl turystyczny. I tym samym sposobem, uwaga, zbliżamy się na przykład do Panigale V4R, który standardowo kosztuje 204 000 zł. A jest cholernie szybkim motocyklem, ponieważ ma powyżej 200 koni mechanicznych, a ze specjalnym race packiem ponad 230, także niebotyczne właściwości. Natomiast Nakedy również chciały być drogie i są drogie. To nie jest tak, że tylko sportowe albo turystyki. Nakedy również, proszę bardzo. Możemy sobie na przykład wejść do salonu MV Agusty i powiedzieć, że chcemy ten limitowany motocykl.
sobie kupić. Na przykład MV Agusta Rush ma 208 koni mechanicznych i przebija barierę 300 km na godzinę. Przynajmniej w teorii. Mi się nie udało nigdy tyle pojechać na zwykłym Brutale 1000RR. Dlaczego? Ponieważ utrzymanie się na takim motocyklu przy tej prędkości jest cholernie trudne. Ale gdybyście chcieli, to zawsze możecie spróbować albo pochwalić się, że motocykl tyle pojedzie. No niekoniecznie z Wami, ale tyle pojedzie. I teraz, na przykład wersja Rush jest limitowana na 300 sztuk, na cały świat. Ale spokojnie taką sztukę można kupić w Polsce, bo stoi na przykład wystawiona w Poznaniu i kosztuje 235 tysięcy złotych. Tak jest. Więc jest nawet drożej niż w przypadku Multistrady i w zasadzie kosztuje tyle, co Ducati V4R z wersją Race Pack. Tak, jeżeli troszeczkę ponegocjujecie, to właśnie tyle będzie to kosztowało. No dobra, zostawmy już te tanie motocykle. Przejdźmy do tych droższych. I przed Wami Kawasaki H2R. Niedawno o tym motocyklu mówiłem. Jest to motocykl, który ma 4 cylindry, kompresor, 310 koni mechanicznych, ponad 160 Nm, wszystko to przy wadze 216 kg. I uwaga, nieoficjalnie rozpędza się do, przynajmniej licznikowo, 400 km na godzinę. Wciąż można go zamówić w salonach. Jego cena wywoławcza to 289 900 zł. Natomiast uwaga, jest to motocykl bez homologacji drogowej. Mało tego, jest na tyle głośny, że nie na każdym torze wyścigowym można na nim jeździć. Ale jeżeli chcecie taki motocykl w wersji karbonowej, który jest niesamowity, można go kupić. Bo czemu by nie? Natomiast gdybyście jednak stwierdzili, że no, H2R już Wam się znudziło wizualnie, bo to jest motocykl pan od 2016 roku, to Kawasaki pod przykrywką, czyli w wersji Bimota Tesla H2 mówi do Was, haha, równie drogi, ale trochę słabszy motocykl z homologacją drogową, bo skoro macie tak kosmiczne jeździdełko, to warto byłoby się tym pochwalić na mieście, prawda? Silnik również od Kawasaki, ale od H2, nie od H2R, za to z pełną homologacją, jeżdżący po drogach i z niesamowitym zawieszeniem przednim właśnie od Bimoty. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, jak to kosmicznie jeździ. Jaki to jest w ogóle czołg na dwóch kołach, a ma 231 koni mechanicznych. Ile kosztuje? 290 tysięcy złotych. Ale idziemy dalej, skoro mówimy już o motocyklach w przebraniu. To nie można by nie powiedzieć o Brabusie. Czyli KTM Brabus 1300R Masterpiece. To jest motocykl, który debiutował w zeszłym roku, ale w tej chwili również mamy edycję 2024. I to tak naprawdę jest Super Duke. W ciuchach od Brabusa. Tak jest, tak jakbyście weszli do Prady czy do innej bardzo drogiej miejscówki, ubrali się cudownie i Wasza wartość by mocno podskoczyła do góry. Prawda? No tak nie do końca, będziecie dokładnie tak samo. No jakby właściwości techniczne ma te same, co Super Duke, czyli KTM. Inaczej brzmi, bo ma inny wydech, ale jeździ dokładnie tak samo. Co ciekawe, w zeszłym roku edycja limitowana, bo to jest motocykl limitowany i z tego, przypuszczam, wynika jego cena, była na 44 sztuki w zeszłym roku. W tym roku już jest tylko 25 sztuk, ale zarówno poprzednią generację, jak i aktualną można kupić w Polsce. Cena wywoławcza za aktualną kolekcję 369 tysięcy złotych. Czyli chciałbym mieć motocykl, który jeździ tak samo jak KTM, tak wziąłbym KTM-a, na przykład 3 KTM-y w cenie jednego Brabusa. Ale jak kto woli, oczywiście wolny rynek i wolne możliwości. Natomiast idźmy sobie dalej, bo w limitowane motocykle można bardzo długo. Ducati też lubi limitowane motocykle, a masz z kim je robić, bo tak naprawdę na przykład możemy sobie pomyśleć, żeby kupić Diavela w wersji Lamborghini. Po czemu by nie? Ducati Diavel 1260 w wersji Lamborghini również jest do sprzedania w Polsce, natomiast wersja była troszkę szerzej produkowana, bo aż na 630 sztuk. Z czego dwie, uwaga, dwie są aktualnie do sprzedania w Polsce. Mamy chociażby ultra limitowany lakier od Lamborghini położony na motocyklu. Do tego mamy felgi, które przypominają te z Lamborghini, albo są takie właśnie jak te z Lamborghini, ale przystosowane do naszego Diavela. Wszystkie zabiegi tutaj są czysto wizualne, wszystkie smaczki, bo jest ich naprawdę dużo, są czysto wizualne, natomiast motocykl nie jest ani mocniejszy, ani lepiej nie jeździ. Jeździ tak samo jak zwykły Diavel, o ile można mówić o zwykłym motocyklu, natomiast wygląda zupełnie inaczej. Silnik, przypomnijmy, generuje 162 konie mechaniczne, więc jest czym pocisnąć. Cena 389 tysięcy złotych.
I znowu mówimy o tym, że moglibyśmy mieć 3 zwykłe diabele. Ciekawe. Ducati ma sporo więcej tych motocykli limitowanych, więc powiedzmy sobie o jednym z nich, który był sprzedany w Polsce w 2020 roku. I tutaj już warto trzymać się dosyć mocno, chociaż było ich aż 500 sztuk, ale na cały świat. A mówimy o Ducati Superleggera V4. Ale jak niektórzy mówią Superleggera. Nieważne jakbyście go nazwali, to był niesamowity motocykl. W Polsce sprzedała się jedna sztuka dokładnie w Ducati Toro. I teraz najpierw Wam powiem o właściwościach, a za chwilę zgadniecie tą cenę. Moc to 234 konie maniczne. I teraz uwaga, najnowsze V4R z pakietem Race Pack dysponuje również taką samą mocą, więc gdybyście chcieli samej czystej mocy, to V4 z tym pakietem do dzisiaj spokojnie do kupienia w salonie, dużo, dużo taniej. Natomiast najważniejsza tutaj była masa, ponieważ zwykły model V4 waży około 175 kg i to tak jest bardzo lekki sprzęt, a Superleggera ważyło mniej, ponieważ wiele elementów było wykonane z czystego karbonitu. Czyli tutaj waga na sucho, bez akumulatora, 152,2 kg. To jest naprawdę bardzo, bardzo lekki motocykl. Dla porównania, on waży tylko 13 kg więcej niż na przykład moje Supermoto. Ale różnica polega na tym, że tutaj mamy ponad 3 razy więcej mocy, bo mówimy o tych ponad 230 koniach mechanicznych. I oczywiście Superleggera ma dużo więcej ciekawostek. Poza tym, że jest to motocykl, uwaga, legalnie dopuszczony do ruchu drogowego, więc to nie jest tak jak H2R, że tylko na tori, to na niektóre. Tutaj ten motocykl legitnie jeździ po drodze. Ma na przykład bardzo ciekawą aerodynamikę, bo zastosowano tutaj 2 potężne zestawy skrzydeł zaprojektowane tak, aby generowało 50 kg docisku. I jest to aż 60% więcej niż na przykład skrzydła w wersji V4R. I tych smaczków właśnie, jeśli chodzi o aerodynamikę, karbon, lekkość tego motocykla, jest bardzo dużo. I teraz zapytacie się, ile to wszystko kosztuje. Więc aktualnie nie znalazłem do kupienia takiego motocykla w Polsce. Jest tylko kilka wystawionych, używanych na świecie. Było ich łącznie 500 sztuk, a ta w Polsce, w Ducati Toruń, była wystawiona za 600 tysięcy złotych. Więc tak, to jest najdroższy motocykl, który można było ostatnio kupić w Polsce. Ale oczywiście są również motocykle customowe. Tutaj nie będę wymieniał ich po kolei, bo jest ich kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet i one też spokojnie przekraczają 370-350 tysięcy złotych. Ale chciałem Wam mówić o motocyklach totalnie seryjnych. Zaskoczeni? Czy Wasze komentarze zgadzają się z ceną tutaj przedstawionych motocykli? Co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. A, ciekawostka jest taka, taki PS postscriptum. Ja znalazłem jeszcze inne motocykle totalnie fabryczne, więc jeżeli chcielibyście kontynuować tą serię najdroższych motocykli, to też dajcie znać.